są rzeczy ważne i ważniejsze, trwają igrzyska, no ale ważniejsze jest w tym momencie chyba to, że wróciłaś wreszcie na lód, zespolenia z nogi wyciągnięte niespełna miesiąc temu, a ty już jeździsz. Jak się z tym czujesz? Bardzo dobrze, szczerze mówiąc, ja obstawiałam, że na lód będę mogła wejść pod koniec marca, bo taki był okres, powiedzmy, powrotu do pełnych obciążeń treningowych, natomiast w ramach rehabilitacji i tej mojej duszy sportowej, która bardzo chce wejść na lód i nawet postać, co mogłam zrobić właśnie wczoraj, no to się przyspieszyło. To powoduje, że ja się czuję dobrze i wiem, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Rehabilitacja idzie tak, jak powinna. Ta pamięć mięśniowa jest dość silna. Po tylu latach treningu to jednak no po prostu pewne ruchy robię automatycznie. Bardzo szybko odstawiłam kulę i szczerze mówiąc już powoli chciałabym zacząć biegać. Na łyżwach fajnie było postać. To jest coś, gdzie ja się odnajduję. Ja się czuję dobrze i ja wiem, że jestem na swoim miejscu, a igrzyska są bardzo ważne. Ja cieszę się, że mogę być gdzieś tak zaangażowana w to wszystko i emocjonalnie i kibicować naszym zawodnikom, bo oni zasłużyli na to, żeby tam być i na to, żeby startować. Kwalifikacje były bardzo trudne i to nie jest tak, że ktoś za darmo tam pojechał, więc naprawdę wielkie gratulacje za przechodzenie dalszych biegów i trzymamy kciuki. Jestem pełen podziwu dla ciebie, ale też i dla twojej siostry, bo no niesamowity wynik swoją drogą, 11 miejsce, najlepszy póki co wynik Polski w short tracku na Igrzyskach Olimpijskich, więc no oceniamy to bardzo pozytywnie, myślę. Oczywiście, że tak. Cała trójka, która pojechała, to są debiutanci i każdy pierwszy start w igrzyskach, ja mogę powiedzieć szczerze, że kiedy stałam na starcie w Vancouver, nogi mi się trzęsły, więc ja się zdenerwowałam samym faktem tym, że nie potrafię nawet, stres jest tak duży, że nie potrafię kontrolować swojego ciała, tak jak robię to normalnie podczas innych zawodów, więc ja wiem, że oni się stresują i dla nich to są pierwsze zawody. Natalia super pojechała, dała z siebie wszystko, próbowała, atakowała w tym biegu ćwierćfinałowym, no jak się później okazało, To był dzień Holenderki, która przechodziła gładko przez kolejne biegi i koniec końców zdobyła srebrny medal. Więc szkoda, bo to daje dla nas takie myślenie i takie odczucie, że gdyby to była Natalia, to ona również mogłaby zdobyć ten medal, bo ona była gotowa i to jest zadziora, która walczy o swoje. No, bieg się ułożył tak, jak się ułożył. 3 razy start, to nie jest coś łatwego dla sprintera. Natalia jest typową sprinterką, więc wiadomo było, że ze startu na start ten stres jednak mimo wszystko będzie narastał, a jeszcze dodatkowo ta sytuacja z Kanadyjką, która została wykluczona za start, no na pewno troszeczkę namieszała w takim poczuciu spokoju i tego, że Natalia może walczyć o półfinał. Dopytam jeszcze o dzisiaj. Start Magdy Warakomskiej na 1000 metrów z tych biegów na tym dystansie chyba najbardziej emocjonujący i no, zmieniało się tam wszystko. Ostatecznie awans. Ostatecznie awans, z czego bardzo się cieszymy, bo już za 2 dni będziemy mogli oglądać ją dalej w rywalizacji i ona na pewno też się cieszy. Pierwsze 2 dystanse, które miała, niestety nie udało się przejść dalej, więc tutaj jest o co się zaczepić. To daje pozytywne emocje. Rzeczywiście bieg był emocjonujący. Jechała z Elise Christie, która ma wielkie nazwisko i to jest wielka zawodniczka. Natomiast no, ona jest taka, że jeżeli coś się dzieje nie tak i ona nie czuje się pewnie, no to wchodzi w takie sytuacje, w jakie właśnie wchodziła tutaj. Próbowała wyprzedzać po wewnętrznej i robiła to w sposób nie taki, jaki powinno być, więc sędziowie ukarali ją żółtą kartką i Magda przeszła dalej, więc super. Christie po raz kolejny robi to na igrzyskach, bo w Soczi jeździła podobnie. No niestety, wydaje mi się, że igrzyska i atmosfera związana z tymi zawodami to nie jest coś, co Elise Christie znosi dobrze. Jest mistrzynią świata przecież i rekordzistką świata na dystansie 500 metrów, więc może to, że wszyscy tak na nią patrzyli, to była ta presja, której nie wytrzymała i każdy kolejny błąd, każde nieprzechodzenie biegu dalej jednak dolewało do ognia i ona po prostu tego nie wytrzymała. Dopytam jeszcze o Bartka Konopko. Jego bieg też niezwykle emocjonujący, też był upadek, ale odnalazł się w tym wszystkim znakomicie. Kolejny awans. Super. Cieszymy się, że tak właśnie, tak samo jak i Magda, będziemy mogli oglądać go za 2 dni.
Bartek to jest doświadczony zawodnik na arenie europejskiej i powiedzmy, że też światowej, to są też jego pierwsze zawody, więc przejście każdego kolejnego biegu to będzie sukces i ja życzę dla Bartka najlepiej, bo razem trenujemy w Białymstoku i dogadujemy się, na pewno to wszystko robi, tak jak już mówił, dla swoich córeczek i dla swojej żony, którzy tak naprawdę ta rodzina jest przy nim i to go napędza, oni dają jemu też tą możliwość spokojnego treningu. A zatem i za Bartka, i za Magdę trzymamy mocno kciuki.